W ostatnich latach bardzo dużo się działo. Też chciałam zapytać o to, jak choroba twojej mamy przewartościowała wasze życie. Wiesz co, myślę, że tak jak każde, to jest trochę takie banalne, bo każda rodzina zmaga się w pewnym momencie z chorobą, ze stratą, ze śmiercią. I to zawsze jest taki moment, kiedy przypominamy sobie, co jest najważniejsze. Nagle się okazuje, że mamy więcej czasu dla siebie. Strasznie kocham tę moją rodzinę, wiesz, ona jest fajna, fajnie się w niej gada, fajnie się w niej jest, fajnie jest rozmawiać też o rzeczach ostatecznych, trudnych. Myślę, że dobrze wybrałam tę rodzinę sobie kiedyś, jako jakaś tam dusza, po prostu. Jak wspierasz swoją mamę i jak ona się teraz czuje? Słuchaj, mama się czuje świetnie, dużo razem spędzamy czasu, nie trzeba jej wspierać, to jest mama wydała książkę, zresztą świetną, Miłość w cieniu słońca, tak się zryczałam na niej, że wiesz, jeszcze czytam w maszynopisie. Kwitnie, jest szczęśliwa i cieszy się na lato w ogrodzie, więc jest super. A nie chciałybyście na przykład kiedyś wydać czegoś razem, napisać? Co, napisałyśmy dawno, dawno temu, to była taka książka z felietonów, nazywała się Makatka i to było super. Ale powiem ci w tajemnicy, że... W tajemnicy, tak. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Tak. Przygotowujemy podcast z mamą i rzeczywiście to będą, myślę, fajne rozmowy.